dniu 24 czerwca bieżącego roku przez powiat nowosądecki przeszła trąba powietrzna. Między innymi miejscowości takie jak Librantowa i Koniuszowa zostały najbardziej poszkodowane. Uległo uszkodzeniu około 70 budynków, z czego połowa to budynki mieszkalne. Celem Fundacji Castorama jest pomoc w poprawie warunków mieszkaniowych. Dlatego nie mogliśmy przejść obojętnie obok tej tragedii i postanowiliśmy się zaangażować tu na miejscu w pomocy lokalnej ludności. Wspólnie z sklepem Castorama w Nowym Sączu oraz samorządu dotarliśmy do jednej z najbardziej potrzebujących rodzin. Jest to starsze małżeństwo, które w wyniku tragedii straciło dach w swoim domu oraz w budynkach gospodarczych. Bez pomocy z zewnątrz pozostaliby w domu z prowizorycznym dachem wykonanym z planteki i folii. Stowarzyszenie Pięknych Aniołów pomogło nam przeprocesować wniosek do fundacji. Następnie środki finansowe zostały przelane na wykonanie prac i prace wkrótce ruszyły. Jedną z najbardziej potrzebujących rodzin byli Państwo, którzy mieszkają w Librantowej. Praktycznie cały dach musiał zostać wymieniony. Profesjonalnymi pracami dekarskimi zajęła się firma z Krakowa. My jako Castorama Nowy Sącz zorganizowaliśmy dostawę materiałów niezbędnych do wymiany dachu. Do prac zostało zużyte około 5 kubików drewna, 300 metrów blachy oraz pełne orynowanie całości domu. Cześć, wraz z ekipą wolontariuszy z Nowego Sącza przyjechaliśmy tutaj na gospodarstwo, aby pomóc w odbudowie domu po trąbie powietrznej, jaka przeszła przez Librantową. Akcja jest w 100% charytatywna, każdy ma swój podział obowiązków. Jedni, jak widać, malują, drudzy przerzucają trochę gruzu. Też ociepliliśmy dach dla Państwa, no i ogólnie wykonujemy porządki, aby, że tak powiem, tutaj rodzinie przywrócić trochę normalności w codziennym życiu. W momencie, w którym dowiedzieliśmy się o trąbie, która przeszła przez Librantową, niewiele myśląc, zebraliśmy ekipę wolontariuszy z naszego sklepu, aby pomóc rodzinie w odbudowie dobytku życia oraz w pracach porządkowych przy domu. Realizacja Jones Drones.